Witajcie kochani na kolejnych warsztatach z rękodzieła. Dziś w technice dekupaż przygotujemy sobie podkładkę z krążka drewnianego oraz świecę i ozdobimy ją serwetką i wykonamy spękania jednoskładnikowe. Będziemy potrzebować do tych dwóch przedmiotów udekorowanych świece, podkładkę drewnianą, serwetkę, z której wytniemy motyw nożyczkami. Na pewno przyda nam się słoik z wodą, bo będziemy myć w niej pędzle. Farba akrylowa, kupując, wybierajcie do drewna i do metalu. Klej lub w moim przypadku ja używam lakieru do lamperyjnego do wszelkich przedmiotów. Rękawiczki i pojemniczek, w nim będziemy wylewać klej, lakier, farby. No i parę jeszcze drobiazgów, takich jak barwniki, gąbeczki. Możemy wyciąć sobie z takiej gąbki do mycia naczyń albo kupić profesjonalny taki pędzelek gąbkowy, papier ścierny i dwa rodzaje pędzli, które też za moment, zobaczycie, będziemy wykorzystywać. No i co potrzebujemy? Przede wszystkim lakier do spękań. Ja kupuję duże pojemniki w akurat Leroy bądź Castoramie. Dużo korzystniej cenowo wychodzi. No i takie rzeczy jak ściereczka, ręczniczek papierowy, tak jak widzicie, podkładka foliowa zabezpieczająca stół. No i co? Pierwsza rzecz, jaka jest na początek do wykonania, to przygotowanie powierzchni. W przypadku świecy musimy ją zmatowić, dlatego delikatnie przecieramy ręcznikiem papierowym dookoła całą powierzchnię świecy. Dzięki temu, że będzie zmatowiona, dużo łatwiej będzie przylegać, przyklejać się farba, którą za chwilę będziemy nakładać na naszą świecę. Co do farby, wybrałam taki kolor, żeby pasował nam do dekoracji, a teraz przygotujemy powierzchnię naszego krążka drewnianego. Fajnie jest go na początek zeszlifować papierem. Ja wykorzystuję gramaturę 320. Jeżeli macie bardziej chropowatą powierzchnię, to o większym ziarnie, grubszym ziarnie, najpierw wykorzystajcie papier, później zmniejszając, wykorzystując coraz drobniejszy, tak żeby jak będziemy delikatnie przecierać ręką, to żeby ta powierzchnia była rzeczywiście gładka. Troszeczkę oczyścimy ręczniczkiem papierowym skórzu, z tego pyłu zeszlifowanego. No i za chwilę zabierzemy się za nakładanie pierwszej warstwy farby. Czyli ubieramy rękawiczki i przygotujemy sobie odpowiednie kolory. Ja wybrałam zielony, już wcześniej Wam wspomniałam, ponieważ w naszym motywie w koszyczku pojawia się w dwóch odcieniach zieleń. Fajnie będzie ten zielony kolor przebijał spod białej farby w formie spękań. To będzie pięknie tworzyć całość. No a teraz rękawice, pędzel w ręce i malujemy. Ok, odłożę sobie krążek i teraz zacznę od świecy. I słuchajcie, wymyśliłam, że zrobię takie cieniowane tło. Najpierw nakładam jasny kolor, a później nałożę ciemniejszy. Mam nadzieję, że gdzieś tam te spękania, które się pojawią, będą właśnie w dwóch odcieniach, tak jak w dwóch odcieniach ta zieleń pojawia się na naszej świecy. Ok, to teraz bierzemy się za malowanie krążka.
Słuchajcie, też wszystko zależy od tego, gdzie chcecie, żeby spękania się pojawiły. Możemy sobie cały krążek zamalować pierwszą warstwą farbą, farby, pierwszym kolorem, a możemy zrobić to na połowie. To wszystko od nas zależy, jaki mamy pomysł na to, gdzie mają pojawić się spękania, bo tak naprawdę tylko pod spękaniami potrzebujemy mieć ten kolor nałożony. Ok, teraz pozostawimy nasze przedmioty do wyschnięcia. Pamiętajcie, żeby dobrze wysychały farby, lakiery czy kleje, zanim zaczniemy wykonywać kolejną czynność, tak? Zanim będziemy nakładać kolejne warstwy naszych preparatów. W związku z tym, że tutaj będzie troszeczkę cieniowana, to możemy wymieszać te kolory. Poza tym, słuchajcie, spękania tak naprawdę ukrywają wszelkie ewentualne niedoskonałości w pokryciu naszego przedmiotu farbkami. Zobaczymy, czy w ogóle na naszej podkładce drewnianej pojawią się spękania, bo drewno ma to do siebie, że wchłania wszelkie substancje, które są na nim wylewane. Ale mam nadzieję, że jakieś spękania się pojawią ku naszej radości. A teraz suszymy zarówno świecę, jak i krążek drewniany. Ok, słuchajcie, no dobre 5 minut potrzebujemy na to, żeby ta farba nam wyschła. Także do zobaczenia za chwilę. Ok, kochani, z tego co widzę, powoli i świeca, i krążek drewniany są już wysuszone, więc przygotowane do tego, żeby móc nałożyć preparat do spękań. Jeszcze chwilkę poczekamy. Są takie, o, widać, nawet się świecą, że jeszcze chwilka i będzie całkowicie sucha świeca. Krążek jest już wysuszony, drewno dużo szybciej schnie, bo też wciąga w swoją strukturę wszelkie płyny, smarowidła, które się na nim pojawiają. Dobrze, słuchajcie, lakier do spękań jest przygotowany. Teraz jeśli chodzi o pędzle, to jeżeli w domu macie pędzle takie z sztywnego włosia, nie przejmujcie się, też sobie świetnie poradzi z nałożeniem lakieru. Ja osobiście używam włosia sztucznego, miękkiego do nakładania zarówno lakierów, jak i farb. I teraz w przypadku lakieru do spękań albo tylko pionowe ruchy wykonujemy, albo tylko poziome. Bo od tego będzie zależało, jak będziemy nakładać później naszą farbę, która będzie ostatnią warstwą i która właśnie będzie pękała zaraz po nałożeniu. Także myślę, że to jest bardzo ważna informacja. Zdecydujcie sobie, czy poziomo, czy pionowo będziecie nakładać farbę. Lakier, przepraszam. I teraz tak, podłożymy sobie pod świecę taką złożoną serwetkę, ponieważ nadmiar lakieru może na nią spływać. Mhm. Ja zdecydowałam, że to będą pionowe ruchy, więc dookoła powoli, delikatnie nakładam lakier do spękań i też starajcie się, żeby zbyt wiele razy nie jechać pędzlem w jednym miejscu, tak? Czyli przesuwamy ten pędzel w miarę dynamicznie i malujemy dzięki temu lakierem kolejne fragmenty świecy. Starajmy się, żeby też na pędzlu nie było za dużo lakieru, żeby właśnie nie musiał być później zbierany na samym dole świecy po jego spłynięciu. Rozsmarowujemy i jeżeli już mamy nałożony lakier na poszczególnych elementach, partiach naszej świecy, to nie poprawiamy, tak?
już później tym pędzlem nie jeździmy po lakierze, bo to będzie zmieniało na pewno strukturę spękań, a może nawet spowodować, że te spękania się nie pojawią. No myślę, że to już ostatnie pociągnięcia. Świeca jest już pokryta lakierem do spękań. Okej. Odstawimy ją. No i w przypadku drewienka powtarzamy nasze czynności, czyli w jednym kierunku tylko przesmarowujemy. Możemy zdecydowanie więcej lakieru położyć na drewienku, ponieważ spora jego część zostanie wchłonięta przez drewno. No i w normalnych warunkach, jeżeli nam się nie spieszy, żeby jak najszybciej pokazać gotową dekorację, taki lakier powinien schnąć w naturalnych warunkach 10 do 12 godzin. My sobie pomagamy dmuchawką, tak jak w przypadku farby, tak w przypadku lakieru, podsuszymy go, dosuszymy go właśnie przy pomocy dmuchawki. Ok, krążek też już mamy pokryty lakierem do spękań. Jeśli chodzi o pędzel, wystarczy go przemyć ciepłą wodą. Lakier szczelnie zamknijmy. Pojemnik to na długo będzie nam służył. I teraz przygotuję nasze przedmioty do suszenia. Wykorzystam sobie pudełko, o które oprę krążek, żeby szybciej schło, a przy okazji też jest szansa, że delikatnie nadmiar lakieru spłynie na serwetkę. Ok, słuchajcie, susząc świecę pamiętajcie, żeby ją okręcać, żeby z każdej strony miała szansę jak najszybciej wyschnąć, a w międzyczasie możemy umyć narzędzia, posprzątać sobie miejsce pracy, przygotować następne elementy, następne preparaty, które będziemy wykorzystywać do dalszych prac. Widzimy się za chwilkę, jak zarówno świeca, jak i krążek będą już suche. Ok, słuchajcie, witam Was po krótkiej przerwie. Jak widzicie, świeca ładnie już wyschła, krążek na pewno też. Jeszcze możemy delikatnie przetrzeć dół świecy z resztek tego naszego lakieru, który spłynął. I tak naprawdę przedmioty są gotowe do kolejnego etapu. A co teraz? Teraz nałożymy, słuchajcie, farbę akrylową, która nawet już w trakcie nakładania powinna zacząć pękać. I do tego etapu wykorzystamy sobie właśnie gąbeczki. Tak jak mówiłam, jak nie macie takiej bardziej profesjonalnej z uchwytem, możecie uciąć kawałek gąbki od mycia naczyń. Można też oczywiście używać pędzli, tylko pamiętajcie, żeby za każdym razem używać sobie miękkich pędzli i suchych. Ja absolutnie do świec używam gąbek, a do naszego drewienka wykorzystam pędzel. I tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli w pionie nakładałam lakier do spękań, to teraz w poziomie będę przemalowywać nasz krążek farbą. Pamiętajcie, żeby warstwa farby nie była zbyt gruba, ale też żeby nie była za cienka, żeby miało co pękać, tak? Dlatego wybieramy gęste farby akrylowe. Najlepiej sprawdzają się farby do drewna i do metalu. Na nich powstają bardzo ładne spękania. I to jest, słuchajcie, też znowu moment, w którym od nas zależy, czy zamalujemy dokładnie cały krążek, czy pozostawimy jakieś przebicia
farby zielonej spod spodu. Ok, mamy przemalowany krążek. Za chwilę powinny pojawiać się spękania i tutaj też pamiętajcie, żeby szczególnie właśnie jak używać będziemy za moment gąbeczki przy świecy, żeby przesuwać w miarę szybko pędzel razem z nakładaną farbą na kolejne fragmenty przedmiotu, który zdobimy, nie powtarzając jakby tych ruchów, nie cofając się. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli już podczas nakładania farby pojawią się spękania i my na nie nałożymy drugą warstwę farby, to tak naprawdę zakryjemy te spękania. Dlatego tutaj trzeba szybkimi, energicznymi ruchami nałożyć farbę akrylową na lakier do spękań. No i teraz jest chwila prawdy. Czy na naszej świecy powstaną spękania? Czy wszystko prawidłowo wykonało? Tutaj zwróćcie uwagę na w miejscu łączenia tak, farby, tej, którą jako pierwszą nałożyliśmy, takie bardzo delikatne już dotknięcia wykonajcie, bo ja już widzę, jak pojawiają się spękania, więc już bardzo ostrożnie tylko domalowałam końcóweczkę. Zobaczcie, nie wiem, czy to dobrze widzicie, ale już tutaj właśnie zaczęły pojawiać się spękania na świecy. Na drewienku również zaczynają te spękania się pojawiać, także myślę, że będą przepięknie za moment wyglądały. I co? Do tego etapu też wykorzystamy sobie dmuchawki, czy suszarki do suszenia, po to, żeby suszyć farby, które przed chwileczką nałożyliśmy, no i dzięki temu te spękania bardzo szybko się pojawią. Czyli znowu podeprę sobie krążek o pudełko, tak żeby powietrze leciało na całą płaszczyznę krążka. A świecę, tak jak przy poprzednich etapach, okręcajmy podczas suszenia. Spójrzcie, jak pięknie powstają spękania. Mam nadzieję, że na Waszych świecach też się już pojawiają. Będą bardzo ładnie zdobić całą świecę. Tak jak podejrzewam, na krążku tych spękań będzie mniej, ale i tak się pojawiły. Bardzo mnie to cieszy. Ok, także chwilkę będziemy suszyć i za moment przejdziemy do kolejnego etapu. Dobrze, słuchajcie, mamy już wysuszoną farbę. Spójrzcie, jak pięknie popękała. Powstały bardzo ładne zdobienia w postaci właśnie spękań. Za moment przejdziemy w takim razie do kolejnego etapu. Ok, a co dalej? W tej chwili zostało nam wyciąć wzór, motyw z naszej serwetki. Zwróćcie uwagę, że zielenie, które wybrałam na tło przebijające jako spękania, pojawiają się również na serwetce. No i teraz pamiętajmy, żeby wycinając motyw, nie rozdzielać warstw serwetki. Dużo łatwiej będzie nam się cięło, jeżeli będziemy ciąć naraz trzy warstwy. No, przyłożymy sobie nasz motyw, czy pasuje. Ja to wybrałam już wcześniej, więc wiedziałam, że będzie wszystko idealnie pasowało. To zabieramy się do wycinania. Thank you.
Dobrze, mamy gotowe, wycięte motywy z serwetek. To co, posprzątamy troszeczkę nasze stanowisko pracy. I teraz bardzo ważny moment, rozdzielamy warstwy serwetki. Każda serwetka ma 3 warstwy i do przedmiotów, które zdobimy, przyklejamy tylko jedną warstwę. Żeby się upewnić, sprawdźmy, czy 2 pozostałe też zostały oddzielone. To jest cieniutka, więc widać, że jest pojedyncza, ale dla pewności, widzicie, 2 pozostałe warstwy wyrzucam. I to samo robimy z drugim motywem. Pierwsza warstwa zostaje z nami, a 2 pozostałe idą do wyrzucenia. Ok, i teraz słuchajcie, czym przyklejamy nasze motywy? Wszędzie w sklepach będziecie mieli możliwość kupić specjalne kleje do dekupaż. Ja, tak jak wspominałam Wam, używam lakieru lamperyjnego. Wlewamy do pojemniczka i zabieramy się do pracy. Dobrze, słuchajcie. Tutaj też wykorzystuję sobie pędzel miękki z włosia sztucznego. Ważne, żeby był delikatny, ponieważ pojedyncza warstwa serwetki też jest bardzo delikatna. I teraz moment, w którym sobie decydujemy, gdzie ułożymy serwetkę. Żeby było widać spękania, które powstały na naszym krążku drewnianym, ten koszyczek z kwiatami będzie przyklejony troszeczkę niżej. I pierwszy krok to jest posmarowanie klejem bądź lakierem właśnie krążka. I do niego dopiero takiego posmarowanego przykleimy naszą serwetkę. Zaraz zobaczycie, w jaki sposób. Ok, mamy przesmarowane i teraz bardzo delikatnie przykładamy, jak się uda nam, sam środek serwetki. I będziemy smarować naszym lakierem po serwetce bardzo delikatnie od środka na boki, dookoła, tak żeby zminimalizować powstawanie ewentualnych jakichś zagniotów, zmarszczek. Od środka na zewnątrz. Może nam obrazek przejść nawet na boczną ściankę, tak jak w tym przypadku. Delikatne ruchy, słuchajcie, dlatego że, tak jak wspomniałam, bardzo delikatna jest jedna warstwa serwetki. I teraz cały krążek już przesmarowujemy naszym klejem do dekupaż lub lakierem, tak jak ja używam lakieru lamperyjnego. Tak naprawdę to jest 2 w jednym, bo zarówno przykleja na trwale nasze dekoracje, a z drugiej strony jednocześnie jest już lakierem wykańczającym pracę, zabezpieczającym nasze przedmioty. Pierwsza warstwa lakieru jest już położona na krążku i teraz to samo zrobimy ze świecą. Wybierzmy sobie takie miejsce, na którym jest najmniej spękań. To w tym miejscu przyklejamy motyw, tak żeby nie zasłonić tych pięknych dekoracji, spękań, które są wokół. Powtarzamy czynność, czyli najpierw smarujemy klejem bądź lakierem powierzchnię świecy. W drugim kroku przykleimy sobie ten motyw, ale wiecie co, położyć chyba będzie trzeba świecę, może nie, może sobie poradzę. O, troszkę niżej. Jednak będzie łatwiej to zrobić należąco. Przytrzymajmy końcówkę i znowu od środka, troszeczkę Wam zasłaniam, ale o, już pokazuję, na boki, na dół, tak, żeby jak najmniej zmarszczek powstawało na powierzchni, na serwetce. Uważajcie też na końcówki, jeżeli są takie, które mogą się łatwo oderwać, to też niech te ruchy nasze pędzlem są bardzo, bardzo delikatne.
Okej, okay, czyli mamy już drugi motyw przyklejony. Pozostaje nam przelakierować pozostałą powierzchnię świecy lakierem. W ten sposób też zabezpieczamy nasze spękania. Dobrze, słuchajcie, mamy pierwszą warstwę lakieru położoną, przyklejone motywy. Możemy sobie uszykować kolejną porcję, akurat w moim przypadku muszę dolać lakieru. Bo będziemy tych warstw lakieru nakładać kilka. Osoby, które są bardzo dokładne w swoich pracach, robią takich warstw kilkanaście. Wtedy uzyskujemy przepiękny trójwymiar. Wtedy nasza serwetka, nasz motyw jest bardzo głęboko zatopiony na przedmiocie. Tutaj zrobimy to kilkukrotnie, bo chcę Wam jeszcze pokazać, że pomiędzy kilkoma warstwami położonymi właśnie lakieru będziemy jeszcze sobie przecierać papierem ściernym, żeby powierzchnia przedmiotów, które zdobimy, była maksymalnie gładka. A teraz będziemy suszyć, naprzemiennie suszyć, lakierować, suszyć i lakierować. Dobrze, słuchajcie, myślę, że to jest ten moment, w którym nałożymy sobie drugą warstwę lakieru. Już możemy spokojnie wykonywać pociągnięcia pędzlem, dlatego że serwetka jest już przyklejona, pierwsza warstwa ją zabezpieczyła, także kolejne warstwy już bez stresu, że gdzieś w jakimś miejscu nasz obrazek się przesunie. Takie minimalnie 3-4 warstwy trzeba przemalować, żeby powierzchnia była gładka, bo na razie to bardzo mocno wyczuwalna jest różnica między właśnie powierzchnią, tą wierzchnią, a spękaniami. Spękania mają wgłębienia i jeżeli chcemy, żeby była powierzchnia gładka, to musimy około 4 warstw położyć. Zresztą zaobserwujecie podczas pracy, ile warstw Wam wystarcza, żeby być zadowolonym. No to kolejny etap suszenia. Pamiętajcie o tym, żeby okręcać świecę, naszą podkładkę z krążka drewnianego też obracałam podczas suszenia. Jeżeli podczas nakładania lakieru gdzieś tam w jakichś miejscach będziecie widzieli, że jest za gruba warstwa, usuńcie w tych miejscach nadmiar, dlatego że to będzie później widoczne na całej powierzchni, jeżeli będą takie zgrubienia pozostawione. No to mamy dwie warstwy już pomalowane. Dobrze, słuchajcie. W takim razie mamy już położone trzy warstwy lakieru. Zwróćmy uwagę, czy są jakieś drobne grudeczki na powierzchni przedmiotu. Jeżeli tak, to delikatnie przeszlifujmy papierem ściernym. Dobierzmy odpowiednie ziarno
Ja akurat tutaj wybrałam 240, jest za grube, zmieniam na 320. Jak najdrobniejsze możemy sobie, w zależności od tego, jakie są grudeczki. Jeżeli są bardzo delikatne, to nawet 1200 ziarnistość będzie odpowiednia. To już jest taka polerka z bardzo drobnego papieru. Ruchy też wykonujmy bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić powierzchni świecy, żeby czegoś nie oderwać, co dopiero stworzyliśmy. Ale już ładnie się przeciera. Bardzo ładnie powstaje gładka powierzchnia. Słuchajcie, pilnujcie też podczas palenia świec, żeby to, co już jest wypalone, tak naprawdę, jak jest wypalona świeca, odcinajcie naszą dekorację, bo tak naprawdę z dekoracji, którą stworzyliśmy, powstanie taka otoczka na świecy i trzeba to odcinać, żeby nie miało kontaktu z ogniem, ponieważ, no słuchajcie, to są palne rzeczy, czyli lakiery, farby są łatwopalne, dlatego ważne, powtarzam, odcinajcie to, co zostanie ponad już wypaloną świecą. Teraz wyczyścimy sobie górę. Też przecieram to papierem ściernym. Można to zrobić na bieżąco wilgotną ściereczką, ale teraz robię to tak naprawdę, wszystkie warstwy oczyszczam sobie na sam koniec za jednym razem, właśnie poprzez delikatne przecieranie papierem ściernym. Tylko uważajcie, nie dochodźcie papierem ściernym do knota, bo zdarzyło mi się kiedyś, że odcięłam knot podczas oczyszczania brzegu świecy. Jak oczyścimy górną krawędź, będzie bardzo ładnie i estetycznie nasza świeca wyglądać. Słuchajcie, dlaczego akurat dziś technika dekupaż, świeca i podkładka? Ponieważ niebawem będziemy świętować Dzień Matki i myślę, że obydwa przedmioty są pięknym zestawem właśnie na prezent z tej okazji. Dlatego jeżeli macie chęć, zapraszam, żebyście właśnie taki zestaw, może troszeczkę innymi ozdobami, takimi, które będą pasowały do wnętrza, do mieszkania waszych mam, żeby przygotować taki upominek razem ze mną. Do tego was bardzo serdecznie zachęcam. Dobrze, i słuchajcie, po przeszlifowaniu przeczyściłam troszeczkę z pyłu naszą świecę i teraz możemy nakładać kolejne warstwy lakieru. Nasza dekoracja na krążku drewnianym też już pięknie wyschła, czyli powtarzamy
czynności tak samo jak przy świecy, czyli oczyszczamy z drobnych grudek papierem ściernym, czyli wygładzamy powierzchnię. I przesmarowujemy lakierem. W Waszym przypadku, jeżeli używaliście kleju do dekupaż, to oddzielnie teraz właśnie w tych kolejnych krokach już powinniście używać lakieru wykończeniowego. Ale gorąco Wam polecam dwa w jednym, czyli lakier lamperyjny, który pięknie na lata zachowuje swoją przezroczystość, nie żółknie i na trwale zdobi nasze przedmioty, zabezpieczając je. To co, widzimy się za chwilę, jak kolejna warstwa lakieru będzie już wysuszona. Dobrze, słuchajcie, mamy kilka warstw lakieru już wysuszonych, zarówno na podkładce z krążka, jak i na świecy. I teraz jeszcze chcę Wam pokazać jedną formę zdobienia. Zrobimy to na podkładce. Wykorzystamy do tego szablon i zaprawę. Ja akurat używam reliefu. Potrzebujemy do tego odrobinę takiej masy szpachlowej, szpatułkę właśnie i szablon. Tylko wiecie co, wykorzystam ten krążek, który wcześniej przygotowałam, ponieważ jest już odpowiednio utwardzony lakier i szablon się nie przykleja. No i delikatnie, ja akurat wykorzystam tylko fragment tego szablonu, czyli delikatnie wprowadzam masę we wzorek. Uzyskamy w ten sposób dodatkową, trójwymiarową dekorację naszego przedmiotu. Bardzo delikatnie, niewielkie ilości, tak żeby na płasko wypełnić szablon. Użyłam naszego reliefu i teraz bardzo ostrożnie unosimy do góry szablon, żeby pozostał wzorek na naszej powierzchni zdobionego przedmiotu nienaruszony. Wygląda przepięknie. Teraz czekamy, aż wyschnie. A później jeszcze zrobimy delikatne zdobienie srebrzeniem. Dobrze, słuchajcie, spróbujemy lekko przeszlifować naszą ozdobę. Co prawda kruszy się jeszcze dosyć mocno, czyli nie jest idealnie dosuszona, ale chcę Wam pokazać kolejny etap, więc będę wykonywać tę czynność dalej. Tak naprawdę sporo tego, co odpadło, faktycznie powinno odpaść, ponieważ podnosząc szablon do góry dość mocno uniósł się wzór z takimi zakończeniami właśnie do usunięcia, aczkolwiek tutaj jest jeszcze w tych miejscach takich grubszych, na środku większych, ta masa jeszcze nie do końca zasuszona. Także Wy, proszę Was, cierpliwie poczekajcie, aż to faktycznie w 100% się utwardzi i dopiero wtedy delikatnie przeszlifowujemy naszą powierzchnię. A ja teraz troszeczkę tutaj jeszcze kosmetyczne poprawki poczynię.
gdyby zdarzyło się, że coś Wam wypłynęło poza formę szablonu, nie przejmujcie się, ponieważ przedmiot jest już bardzo ładnie kilkoma warstwami polakierowany i w każdym momencie wszelkiego rodzaju zabrudzenia wystarczy, że przetrzemy wilgotną ściereczką. Tutaj motyw jest ratowany przeze mnie. Przez to, że za wcześnie go zaczęłam szlifować, ale myślę, że tak czy inaczej wygląda ślicznie. Niektóre elementy dość mocno są odstające, takie ostre zakończenia tych wzorków. Mam na razie na tyle plastyczną strukturę zaprawy, że jeszcze nawet mogę ją sobie ciąć nożyczkami. No, wy tego nie testujcie, poczekajcie, aż wasz motyw w 100% się utwardzi. Ale wzorek jest bardzo ładny, uratowany. Dobrze, na koniec teraz pokażę Wam, jak jeszcze możemy go ozdobić, wykorzystując odrobinę kleju, bądź tak jak ja, lakieru, drobinki purpuriny, ja wybrałam srebrną, połączymy razem z wcześniej tutaj nalanym klejem i taką srebrną przecierkę zrobimy na naszej dekoracji trójwymiarowej. Jeszcze odrobinę srebra. I zobaczcie, maleńką gąbeczką, bardzo delikatne ruchy, które dają bardzo fajne wykończenie w srebrnym kolorze. Mamy trójwymiarową dekorację. Delikatne przecierki na poszczególnych elementach. O, super. No i też wyjechałam odrobinkę poza motyw, więc tak jak wspomniałam, możemy przetrzeć wilgotną ściereczką, usunąć to, co zostało zabrudzone. Ok, nasz zestaw jest gotowy. I teraz co możemy zrobić? Możemy zapakować w celofan, dowiązać do tego kokardkę i mamy piękny prezent na każdą okazję. Chcę Wam jeszcze pokazać, że możemy wykorzystać inne techniki, też łącząc dekupaż. Drewniany świecznik pokryłam właśnie masą szpachlową i na nią nałożyłam, po prostu przykleiłam wycięte motywy z serwetki. To też bardzo fajnie wygląda. Można przetrzeć później papierem ściernym, tak jak widzieliście, żeby nie były takie ostre, i przyklejać sobie dookoła, bądź tylko z przodu. To już jest kwestia naszej inwencji twórczej. Kolejną rzecz, jaką chcę Wam pokazać, to osłonki na doniczki. Tutaj przyniosłam też wcześniej przygotowane, można mieszać kolory, można zrobić i ciemniejsze, i jaśniejsze struktury. A tutaj chcę przy Was nakleić też motyw wycięty z serwetki. Akurat to będzie krzaczek bazylii, ponieważ w tej osłonce będzie rosła sobie bazylia. No i też pamiętajcie,
żeby rozdzielić warstwę serwetki. No tutaj na razie mi się oddzieliła jedna, więc muszę jeszcze jedną oddzielić, żeby pozostała ta cieniuteńka. O, jest. Będzie pięknie na środku zdobić osłonkę, a przy okazji będzie wiadomo, że w tej osłonce rośnie bazylia. Okay. I tak jak wcześniej, zwróćcie uwagę, ruchy od środka na zewnątrz. I dekoracja będzie gotowa. Jeżeli chcemy, żeby służyła nam osłonka na lata, to możemy pokryć ją lakierem w całości. A jeżeli chcemy sobie w przyszłym roku wymienić dekoracje na inne, to wystarczy zabezpieczyć tylko motyw klejem bądź lakierem. Kolejna propozycja. Możemy znaleźć taką serwetkę, która bez wielkiego wycinania stanie się przepiękną dekoracją świecy. Tak naprawdę tylko troszeczkę wycinałam główki róż u góry, ale tu mam przykład, że tak naprawdę bez jakiejkolwiek pracy przykładamy serwetkę. Trzeba tylko zwrócić uwagę na to, żeby podczas przyklejania nie narobić za wielu zmarszczek, a świeca już będzie przepiękną dekoracją domu. Lusterka to jest kolejna moja propozycja. Zobaczcie, że możemy wykorzystywać spękania tylko na pewnym fragmencie przedmiotów, tak? A pozostałe elementy nie muszą być na powierzchni takiej spękanej nakładane. Jeszcze chcę Wam pokazać jeden przedmiot. Jest to żelazko, które od kilku lat już zdobi nasz dom. Też wykorzystałam do zdobienia technikę dekupaż. No i ostatni przedmiot to wszelkiego rodzaju wieszaczki, półeczki, skrzyneczki. Te wszystkie przedmioty możemy sobie właśnie zdobić techniką dekupaż. Kochani, na dziś to koniec. Mam nadzieję, że tak jak ja stworzyliście przepiękne zestawy prezentowe i że również u Was powstały bardzo ładne spękania, zarówno na świecach, jak i na podkładkach z krążków drewnianych. Tu jeszcze mamy przykład tej ozdoby trójwymiarowej z reliefu. Mam również nadzieję, że zaraziłam Was pasją do techniki dekupaż i że wspólnie będziemy odkrywać kolejne możliwości i kolejne techniki tej metody. A dziś dziękuję Wam bardzo za uwagę. Serdecznie zapraszam do lajkowania i udostępniania naszych filmów. Czekamy na zdjęcia Waszych prac. No i do zobaczenia w następnym odcinku.